No i witam was widzowie w 6 odcinku z Zombie. Jesteśmy, słuchajcie, daleko od brzegu i szczerze wam powiem, ja mam nadzieję, że jestem przodem do brzegu ustawiony, bo się straszna mgła zrobiła. W każdym razie, słuchajcie, witam was w 6 odcinku z Zombie, tak jak powiedziałem. Pisaliście w komentarzach, że te miejsce, gdzie jesteśmy, jest fajne na doki, że możemy tu jakąś małą bazę zrobić, czy na wyspach, które tutaj otaczają. A druga rzecz, słuchajcie, która jest jeszcze lepsza, to to, że będą 4 odcinki z rzędu. Do końca tygodnia mamy daily. Jutro, słuchajcie, jest live'ik z polskiej policji. Tutaj macie godzinę, o której będzie live'ik. A w sobotę będzie odcinek z polskiej policji, a w niedzielę, słuchajcie, teleturniej pewnie. Familiada będzie, także naprawdę zapraszam was, bo mega śmieszny odcinek wyszedł. No a koniec już takiego śmiechu, słuchajcie, no i wracamy teraz do GTA, do zombie. John razem z innymi swoimi towarzyszami znalazł, słuchajcie, łódkę oraz kilka wędek, dlatego oni tutaj łowią ryby, może coś im udało się złowić teraz. No i zaraz wracamy do naszej bazy. No jak, złowiliście coś? A jeszcze nie, wszystko nam tego. Ty, a ty jak się nazywałeś w białym, bo ty no, Tobi, nie? W tych dreadach. No tak, tak. A drugi tak, dreadaty? Kobi. Tobi i Kobi? Tak. Wiecie co, was jeszcze trzeba się nauczyć bić na wszelki wypadek. No można by było spróbować. No ja spróbować, tylko to wieczorem spróbujemy. Dobra, bo już mi zimno, słuchajcie. No jeszcze jedno. Macie jakąś jedną rybę? No nie. No nie, a ty, Kobi? Nie. No to jesteście bezużyteczni, dobra. To chowajcie wędki i wracamy. Słuchajcie, jest apokalipsa, trzeba mówić jasno, nie? Dobra, trzymać się, słuchajcie, bo wracam. O, dobra. A ty nie opasz się o ten silnik tam z tyłu, dobra? Dobra, dobra. To może być. O, starzy się myją. No widzowie, no niestety jak nie ma pryszniców, trzeba w wodzie się kąpać. Dobra, uwaga, uwaga. Siema. Jak tam Dylan? Zajebiście jest. Wziąłem tabletki ogólnie. Taką muszkę mam zajebistą, nie? Co to jest za muszka? Są elegancką taką. Kozacka, na siebie. Na wysokości a pokój na ziemi. Ty księdzem będziesz, tu odprawiam mszę? To ja. On medytuje, co on robi? Nie wiem, on chory jest trochę. Do chóru Juliżu będzie. Nie wiem, my wszyscy chyba jesteśmy chorzy. Dobra, dzieciak, weź ode mnie tą torbę i cię zanieś, bo myślałem, że jakieś ryby złowimy, a dupa z wami. Dobra, to poczekaj. Dobra, trzymaj, weź ode mnie i cię zanieś. Dobra, to ja idę. A ty mamy ręczniki w ogóle? Nie wiem, chyba nie. Wystarczy, co będzie dobrze. No to nie wiem, idź w liście się. Ode mi pomoże, chodź. Ej, Jungle, słuchaj. Słucham. No, jaka? Kurde, co oni tam robią z tym autem? No. O kurde, mołotow! A to nie podpalaj go, szkoda mołotowa teraz, ale właśnie, przyszedł mi pomysł pewien. Ej, co się stało? Możecie... Ej! No jaki debil! Carter, idioto! Cała horda leci, trzeba spieprzyć. Co? Jaka horda? No horda, a czego może być horda? No zombie, a czego? Boże święty, dobra, to teraz, co robimy? Cicho, cicho, bo horda jest! Co robimy, co robimy? Gdzie jest ta horda? Carter? No nie, nie, nie! Nie damy rady już, tak, Carter, co my robimy? Gdzie jest Carter? Co my robimy? Horda no niedaleko jest, no tam dosłownie przed takim skrzyżowaniem. Ale weszło już tu na drogę piaskową? No nie, no właśnie tak. Cisza, spokojnie. Weszła czy nie? No tak, pewnie już tutaj idzie. Dobra, słuchajcie, nie mamy czasu. Bierz pojazd, trzeba odgonić tą hordę. Na razie reszta dzieci, idźcie i się schowajcie tutaj. Poróbcie mołotowy w międzyczasie, to ewentualnie będzie można sprzedać do drugiej grupy. Pisaliście to właśnie, widzowie. Do mołotowej. Ona tu gdzieś jest, tu, czy gdzie ona? No na razie nie widzę, czyli jeszcze nie doszła, czekaj. Gdzie jest ta twoja horda? No ta... gdzieś była, no nie wiem, mam coś tam z przodu? Chyba, że zawróciła. O kurde! To zawróćcie, bo wam dłużej to zajmie i jedźcie prostą drogą. Tam stójcie na sygnałach, my się tutaj zajmiemy nimi i wy ich przejmiecie. I na autostradę. Wy polecicie w jedną stronę, my w drugą, dobra? Dobra, dobra. Dobra. Nie używajcie wody, szkoda wody. Krzycz do nich, otwórz okno i krzycz. Chuj w dupę! Nie, nie tak! Jedź! O kurde, o kurde, o kurde! Ej! No nie, czekaj, trąbienie kici, może kici. Ich wezmę. Kici, kici! Kurde, szybkie niektóre. Czekaj, bo nie wszystkie za mną idą. O, ojej! Ojej! A! Jedź! Kurde, muszę uważać, widzowie, żeby mi się nie wkręcił żaden. Tutaj, za mną, te! Kici, kici, tu. No co one tam robią? Co one znalazły? Może jakieś zwierzę tu jest? Kurde. Właśnie nie wiem, no coś muszą jeść tam. Jezus. Dobra, idzie ta horda za mną. Tam ci stoją, weź tam, bo obok pojedź. To weź wyjdź, to się do ciebie podejdę. No wychodź szybko, nie będę jechał, szybko wybiegnął! O kurde. Dobra, widzowie, Dylan widzę tam biega, żeby te zombiaki się na nim sfokusowały. Czekajcie, ja podjadę, żeby mu pomóc. Dobra, Dylan, dawaj! Dylan, wsiadaj!
Jedź no. Szybko! A! O kurde! O kurde, jeden skręca do bazy. Dobra, chyba będą ogarnąć co tego, no. Skręcić. To. Powiem ci, że... czy dłużej za nami idą, to one się rozchodzą właśnie, co nie wiem, czy jest dobre. Właśnie... No ale co zrobimy, no? O kurde, na górę, żeby nie szły. Chodź, tatu! Wiesz co? Mi się wydaje, że potrzebujemy jakiejś broni i ewentualnie zwierząt, żeby biegły. Tylko, że zwierzęta mogą być różne. Jedźcie w prawo, my w lewo polecimy prosto, słyszycie? No cześć, chłopaki. Bo znalazłem wóz, oni tak go szanują. Ja pierdzielę. O! O! Poszło, ja pierdzielę. Czemu ja im ten wóz oddałem? No jedźcie na prawo. Ej, słyszysz to? Co? Chodź szybko, co to jest? Co jest? Widzowie, coś wojskowi są. A dlaczego? Oni żyją, nie? Nie, zapięci są posami. Dobra, chodź, wsiadaj szybko! O kurde! Ej, ja pierdzielu, widzowie, dobra, to było głupie, co my zrobiliśmy. Dylan, dawaj! No debilu! No już, czekaj, żeby... Kurde, bo one teraz do tego auta idą, no nie! No bo tam mają jakby jedzenie chyba, nie? Ale one żywi byli, czy nie? Chyba nie. To chyba jeszcze lepiej dla nich. Nie damy rady, tak. Trzeba zrobić... Dobra, czekaj. Ja łap za kółko i jedź do przodu. Widzowie, no kurde, bo te zombiaki, zobaczcie, o nie! Jedź do przodu. Niech te zombiaki na tobie się skupią. Dobra, widzowie, czekajcie, bo ja muszę to zrobić. Kurde, no nie, teraz na mnie się sfokusują. Bo tu jeszcze ta horda została przy tych zombiakach, a dlatego, że one trąbią, to przyszły tutaj. Czekajcie, ja wezmę, słuchajcie, topór. Ja trochę ich ponapierdzielam. O! 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 Ej, panowie, pomóżcie mi! Oj! Nie we mnie! O! Stójcie tutaj, łapcie hordę i do przodu ich bierzcie. Kurde! Dobra. Weźcie, bo mamy problem, bo już się rozłączają te hordy. Dawać. Normalnie przejeżdżajcie i to co jest z nim? Ojej! Jeszcze widzę, widzowie, że moja postać już zaczyna się robić głodna, bo wgrałem moda właśnie na głód, więc zaraz będzie coś trzeba zjeść w restauracji. W restauracji, chciałem powiedzieć, w obozie. A patrzcie, że już jestem cały czerwony, całą bluzę mam pobrudzoną. Dobra, o kurde, jak tu głośno w ogóle jest. Kurde, bo ja widzę, oni pasy mają i dlatego oni siedzą tutaj. Dylan, musisz się zająć pojazdem, odpiąć pasy w środku. No nie wiem. Dobra, leć Dylan, bierz ich, czekaj, bo to jest zombiak, kurde, ja muszę mu pasy odpiąć, czekaj. Dobra, wyciągaj, już pasy są odpięte. Czekaj, nie mogę... Dobra, weź go! Dobra, dawaj, musimy widzowie odgonić teraz tą... Dawaj, do przodu jedź, chodź. Musimy ich rozdzielić, żeby do miasta wróciły, nie? No jadę! No szybciej! No nie mogę szybciej, to auto ledwo je... O, dobra, Carter. O? Wyjedźcie do miasta i zaprowadźcie, wracam do bazy, zobaczę co się w bazie dzieje, dobra? Dobra. Jeszcze widzę, widzowie, że tu jest jeszcze trochę zombiaków, będzie trzeba wysyłać co rusz jakieś patrole, żeby po prostu pilnowały bazy, bo my mamy problem, bo ta horda teraz z tego co widzę idzie tak jakby z dolnej części miasta do północnej, dlatego może wojsko musiało uciekać. I słuchajcie, trzeba obmówić plan, co my mamy teraz robić w ogóle. O kurde, widzę tu jakiś zombiak już jest. Wybiliście już wszystkich? Katastrofa tu była. Chyba tak, ale co się stało? Czy ktoś ranny został? Nie, ale one cały czas z wody przychodzą, tu jest niebezpiecznie. Z wody? Kurde. Z wody, one po prostu z tam wody tam są wychodzą. Jakieś wyspy, jak płynąłem z prawej strony, takie małe, to tam by można było się osiedlić, ale i tak to jest dla mnie do dupy teren. Nie, no, bo one z wody wychodzą do słowa. A wiesz co, być może po prostu na łódce ktoś został zarażony. Czekam jeszcze na... Co w ogóle z Carterem się stało? Robimy cały tak jak... Nie wiem w sumie. Gdzieś tam ich widziałem i potem gdzieś odjechali mi. Dobra, to teraz tak, to idźcie we dwie osoby, idźcie tutaj, stańcie na samochód, na ten kapry i patrzcie, czy nic nie idzie w naszą stronę, resztę chodźcie za mną, bo trzeba obgadać plan na dalszą egzystencję, że tak powiem. Ej, ale kultury trochę, nawet w tych czasach trzeba jakąś mieć. Dobra, chodźcie. Ustawmy się jakoś w kółku, tak jak kiedyś w Grecji, jak były jakieś, nie wiem... Tutaj jest kanapa okrągła, chodźcie. No, dobra. Widzowie, jeden z was pisał, żeby w komentarzach, żeby po prostu takie demokracje lekko wprowadzić. Nie wiem, czy w zombie to jest idealny czas na jakąś demokrację, ale musimy, słuchajcie, obgadać, co my teraz mamy robić, bo mamy przesrane, tyle wam powiem. Mamy przesrane, chyba to każdy wie. Jeszcze ktoś z was, chyba Carter, mówił, żebyśmy ogarnęli sobie komisariat, żebyśmy pojechali na komisariat i jakąś broń zdobyli. Tylko ja tak myślałem, słuchajcie, jak byłem na łodzi, że jak będziemy jechali na jakiś komisariat, to trzeba pojazdy i ogarnąć i paliwo, nie? Bo my broń mamy taką, wiecie, maczety mamy, jakieś noże mamy, więc jeśli chodzi o broń, to na komisariat możemy lecieć, nie? Ej, pogłaskaj pieska, no patrz jak fajnie
ten. Szczeka. Także pogłaskę pieska proszę. Komisariat może być niebezpieczny, plus już pewnie jest dawno jak obrobiony. No wiesz, no na pewno mogły być jakieś osoby w, na komisariacie, ale trzeba jechać, no jest parę. O, przyjechał ten Carter. Czekajcie, sprawdzę co się dzieje. Przedyskutujcie. Słuchaj, gdzie, co jest z komisariatem? Ja proponuję może jeszcze jakiś ten sklep z bronią. No. Co się stało, panowie? Siema, zombie ludy. A ogólnie, no Tomasz dostał sraszki, musimy się zatrzymać. To moja wina. O Boże, dobra, ale nie ma zombiaków już tu, nie ma hordy. Wszystko działa. To chodźcie, bo omawiamy plany na życie. Ja tak sądzę. Dobrze, gada, dobra, dobrze, i co gada. Mówiliście? No słuchaj, według mnie to powinniśmy nie na komisariat, tylko na przykład do jakiegoś sklepu z bronią, bo tam wiesz, najbliższy chyba jest tam... Ale wy... obrobione będzie wszystko. No chociaż nie wiadomo, bo nie wiadomo, wiecie, jest apokalipsa, komu by się ewentualnie chciało... możemy na... Carter, sam mówiłeś, że musimy na komisariat lecieć. Mam plan. Mam plan. Jaki? Znajdźmy fabrykę Brownie. Pablo Santos. Świetny pomysł. Słuchaj. Ona na pewno jest już... Skąd ty wziąłeś tego od Kajusa? Ze śmieciarki. Tam jesteś odklejony, wypierdol. Dobra, to ja inaczej robię, bo ja widzę, że to nigdzie nie ten. Słuchajcie, trzeba jechać na złomowisko, bo trzeba znaleźć jakieś ten... Trzeba jakiś pojazd obudować dobrze, nie? Żeby był taki na zombie jak w filmach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, trzeba komisariat tak czy siak obrobić. Więc zróbmy tak, że dzisiaj przygotowujemy się, żeby komisariat obrobić, a jutro obrobimy ten komisariat. Dobra. Co wy na taki plan? Chciałbym powiedzieć, że pies robi kupę. No to super. A ja chciałem powiedzieć, John, a ja ci chciałem powiedzieć, że my dorobiliśmy trochę tych... To fajnie, nie? Właśnie, pokażcie, muszę zobaczyć, czy to dobra robota. Słuchajcie, jest jeszcze druga grupa. Jest druga grupa. Tak zrobiłem. Więc tak, trzeba rozpoznać teren. Patrzcie, że tu mamy góry jakieś. Tu na pewno żyją jakieś zwierzęta. Miejmy nadzieję, że tutaj będą tylko jakieś łagodne, a nie jakieś niedźwiedzie. Więc zajmijmy się tak, że parę osób musi zostać w bazie, wiadomo, pilnować tu dzieciaków. Niech te osoby robią mołotowy, bo mołotowy nawet możemy sprzedać tamtym, w tym drugim obozie, nie? Tamtym i oni nam coś sprzedadzą. Jeden z was widzowie pisał komentarz, że możemy wymieniać ubrania, oraz właśnie mołotowy za jedzenie i za jakieś narzędzia czy medykamenty, więc tak zrobimy. A czyli to będzie jedna grupa, druga grupa by poszła sobie teren ogarniała, w sensie, nie wiem, zobaczyła co tu za górami jest, a trzecia grupa byśmy pojechali po pierwsze na złomowisko, po drugie byśmy pojechali sprzedać tam chłopakom jakąś rzecz i nie Carter kulkę, bo chwilowo nie jesteśmy zdolni nawet do tego. No i ewentualnie podjedziemy, pamiętasz tą bazę wojskową, nie? Tą taką małą. No pamiętam. Tam koło szpitala, to tam na pewno już wojska nie ma, więc też można przeszukać. No mnie dzisiaj się wycofać, więc ja bym to podjechał. To dla drugiej grupy, co będzie tutaj jakby ten chodziła i szukała, to ja proponuję, żeby oni drewno na opał właśnie. A, no to też, właśnie, to musicie, to osoby, które tu zostają, mołotowy, pościnać trochę drewna i przygotować, żeby te drewno można było do muru robić. Dobra, i nie pić tego alkoholu. No jakaś burza idzie, widzę, panowie. No może. To dobrze, jak będzie burza, to raczej... No właśnie, nie dobrze, bo żyjemy koło morza, jak będzie jakiś sztorm, to ja nie wiem, jak my to... No ale przynajmniej zrobimy. Zombie nie będą. Chyba to tak nie działa, wiesz? Dobra, panowie, rozdzielamy się i każdy przeszukuje jeden magazyn. Ja mogę wziąć ten ostatni. Dobra. To szybko, szybko. Weźcie broń do ręki. Szukajcie wszystkiego, co się nada, żeby samochód zabunkrować, że tak powiem, nie? Okej. O, jakieś tu są wraki, więc właśnie z tych wraków można coś porobić. O, patrzcie, widzowie, na przykład coś takiego. Panowie, to trzeba wziąć na pewno. To weź to do auta, nie wiem jak ty to zrobisz. Ja też nie. Nie mamy żadnej przyczepy. Chyba to za ciężkie, nawet nie podniesiemy. Dobra, bo zombiaki przychodzą. Dobra, a czemu nie wzięliśmy ciężarówki? No właśnie, ja nie wiem dlaczego. Głupi trochę był nasz pomysł. Dobra, panowie, słuchajcie, głupio zrobiliśmy, że nie wzięliśmy ciężarówki. No tak. Będzie trzeba drugą ekspedycję wysłać ciężarówką i z tym hakiem, żeby tu pobrała jakieś rzeczy, nie? Tam idzie budowlanie, widzę po prawej. Bo zobaczcie ile tu jest rzeczy. No opatrz, o, drugie takie coś znaleźliśmy. Przecież to... Czego by się tam zakierował? Czekaj. To weź go robi. Ja akumulator znalazłem. To idź wsadź go do nas. O takie gówno... Nie po plecach, po głowie. Dobrze, o, dobra, ten był dobry. Dobra, już się nim zajmę. Patrz, takie rzeczy, które tutaj są, o, to takie coś można brać na spokojnie, nie? Tylko teraz nawet tego nie wsadzimy. Bo jakiś zombie tam idzie, ja się go boję. Dobra, chodź już. Nie brałeś to. Można by też kibel wziąć, przyda się. Mamy kibla 6 za bazą. Widzę, nie korzystałeś w lesie chyba, nie? Nie. Dobra, chodźcie, jedziemy dalej. Mam nadzieję, że wziąłeś tą torbę do bagażnika, wsadziłeś z tymi mołotowami, nie? Nie. Debilu,
A, dobra. A ja to miałem. Ja nie wiem co. Dobra, to jedziemy, wynegocjujemy na razie kontrakt i później znowu będziemy. Dobra, nieważne. Patrzcie, że tu jest bardzo dużo różnych takich małych śmieci, które można pobrać, bo na pewno w nich coś znajdziemy. O, jakieś palety. To są różne magazyny, do których można pewnie coś. Panowie! Pobrać. Siema! Daj, wjadę do nich, bo zaraz to zębaki się zlecą. A, Dylan, tu nie byłeś? No nie byłem. Ja też nie. Dobra, nieważne. Zachowujcie się jak u siebie. Siema! O, siema! W geście przyjaźni podam rękę, że tak powiem. No dobrze. Dobra, ostatnio tu byłem u pana. Nie wiem, czy pan, bo pana pierwszy raz widzę. O, ja tu jestem nowym sołtysem. A sołtysem, panie, dobrze. To my pomagaliśmy waszym, wy nam pomogliście, tak w skrócie. I była rozmowa, słuchajcie, że w razie co możemy do was przybyć i po prostu z wami handlować, że tak powiem, nie? No tak, zawet było. Ta grupa jest strasznie dziwna, ja nie wiem, czy oni tu ćpają. Pamiętajcie, że znaleźliśmy tutaj trawę, nie? To być może wiecie. Ten, jaki mu nogę operował, pamiętasz? No, tak, no. Tak, to właśnie. No dobra, to generalnie panowie, słuchajcie, przy sobie nic nie mamy teraz, ale mamy ogromny dostęp do mołotowów. O, duży? No, i możemy ewentualnie ubrania, bo ja widzę, że często, że tutaj pan jeszcze budowlańce ma ten, więc wy chyba ubrań nie macie tu, co? Trochę brakuje, trochę brakuje. Dobrze, to my możemy wam dawać dostawy, powiedzmy, kartonu ubrań oraz, no, kartonu, powiedzmy, mołotowów, to tam będzie pewnie z 20. I co wy w zamian nam możecie dać za to? Kurde, no, mamy dużo medykamentów. Mogę też powiedzieć, że mamy tutaj dużo jakichś narzędzi, tak? Plus jeszcze. O, to może przejdźmy się i pokażecie, co możecie. Zapraszam. O! Możemy dać ten dźwig. O, widzowie, kurde, bo jeszcze parę prowiantu mamy, wie pan. Dobrze, to oprowadźcie mnie po bazie. Patrzcie, widzowie, znalazłem to samo, co na złomowisku. Chciałem powiedzieć, że to chcę, ale pomyślałem, że tam muszę to za darmo. Czy są ty... Na powodzenia zwiedźmy tego dźwiga. Patrzcie. Tego dźwiga? No jak go przewieziemy? No bo, to idiota jakiś się zgłasza. Mówi się tego dźwigu, idioci. Stary. Namioty, tutaj, widzowie. Mamy wszystko. Widzowie, medykamentów nie potrzebujemy, szczerze wam powiem. W sensie, mamy kilka toreb medycznych, więc mamy taką pierwszą pomoc, nie? Na wymianę mamy tutaj różne medykamenty. Macie zabytki uspokajające? Mamy tutaj wszystko. O! Tutaj macie narzędzia i takie rzeczy. Zamknij mordę, narzędzia? Czy narzędzia nam się przydadzą? Dawajcie jeszcze, pokażcie, co macie. A macie takie kamizelki, jak ten chłopak po prawo tu? To jest jedyna, poza tym to jest atrapa z Airsoftu. No właśnie. To ma groźnie wyglądać, tak jak Marek. On to ma kamizelkę z tłuszczu. O. Na rajdzawie, bo ja się widzę z nimi, nie go dogadam. To ja przedstawię ofertę, zaakceptujcie ją, czy lub nie zaakceptujcie. Ja też jestem Marek. Dwa takie, patrzcie, worki z piaskiem. W sensie nie worki, przepraszam. Dwa o takie te, całe stopy tego piachu. No, dobra. W zamian za karton mołotowów i karton ubrań. Karton medykamentów za dwa kartony, czyli jeden ubrań, drugi broni. W sensie mołotowu, co powiecie na to? To ja, mi pasuje. Czyli wam pasuje, tak? Spoko, dobra. Spoko. To jutro powinniśmy być, jak Marecik, pasuje ci? Pasuje. Gdzie Dylan? Dylan! Siemano. Komaj dupę. Wytajdowałem. No się za co ty się wynegocjowałeś? Maczetę mu dałem. Ja ci nowej nie dam. Tani są, że tak powiem. Dobra, ale to jest. Ale sprawdziłem. Cześć, cześć. Adios. Sprawdziłem, nie? I ona faktycznie ma wkłady w sobie takie metalowe. Jak to? Jest prawdziwa? No. Pewnie do airsoftu tylko. No ale metalowy wkład ma w sobie. Manie. Jedź tu w prawo. Gdzie? No dobra, to sprawdzimy kiedyś, jak zdobędziemy broń. Dobra, teraz panowie, uważajcie tu. Ej, karetek nawet nie ma. Sprzedaj karetki. Dobra, zatrzymaj się tu, zatrzymaj się na prawo, zatrzymaj się! Kurde, cisza tu jest strasznie. Dobra, panowie. Masz oddałem. Za dużo wam tłumaczenia. Tu było wojsko. Chodźcie, przeszukamy, czy jeszcze może coś zostawili. Patrzcie, akumulator jest, dobra. Dylan, może ty nie. Marek, zajmij się tym akumulatorem, dobra? O Jezu, to jest za... Ej, jakiś wojskowy! O kurde, on jest w koszarówkach. Kurde, ile ciosów potrzebował. Nie no, on nie ma broni w ogóle przy sobie, dupa. Firefighter, ale kurde, no oni nic nie mają przy sobie, to jest najgorsze. No nie no. Dobra, powiem wam tak, patrzcie, mamy tutaj lampy. Jest jedna lampa. To bropar.
Bierzemy browar. A browar też można wziąć, ale mamy mało miejsca, to poczekajcie, z browaru mamy dużo. Dobra, tak, trzeba wziąć na pewno te lampy, tam są kolejne dwie, tam jest trzecia, o, czyli czwarta. I tam jest piąta, dobra. Słuchajcie, trzeba te lampy zabrać, co nam się jeszcze tutaj może przydać. Ej, patrzcie, tu są worki z piachem, to nie musimy tych worków od nich brać. Dobra, worki z piachem trzeba wziąć, na pewno ich wszystkich nie weźmiemy. Nie wiem, a co jest w tych kontenerach tych niebieskich? Jakieś worki, a to są chyba śmiecie, wiesz? Ale to ma jakieś takie znaki, to chyba jakieś radioaktywne. O kurde, infection rate, nie podchodź do tego, woda to coś może być zainfekowanego. Co jest? Woda. Tam jest woda, faktycznie, no może, ale my ej, chyba też mamy już. Wygląda tu taka na próżno trochę. Jakby tutaj stała trzy lata. Nie, no tej wody nie będziemy pili, ale taki, bo taki baniak mamy w bazie, nie? No mamy taki, no. To zbudujemy tylko coś takiego, patrzcie, tutaj potrzebna jest paleta i potrzebne jest jakieś drewno. Deszczówka, no to tak, zrobimy to. Deszczówkę. No, deszczówkę, nie? Dobra, to coś takiego trzeba zrobić, zapamiętajcie jak to wygląda, my jedziemy, chodźcie. A nie, jeszcze spakujcie te rzeczy, ja się zombiakami zajmę. Dobra. O, czekaj, o! No. Działa, o, jak ładnie oświetla tutaj, Jezu. Młody, uważaj, bo tu siekiery. Dobrze. Takie kawałek. Panowie, drewna. Widzę, że wy, oj, ile drzew wyś pocięliście, o kurde. No. O kurde, to ile my tu drewna będziemy mieli. Dobra, tnijcie, tnijcie. Widzowie, widzę, że ci się nie opierdzielali przez ten czas tutaj. Ale siekierą? Uważać, nie, spadł mi kamień na nogę. No to ci nie poradzę, nie jestem lekarzem. O tu jak ładne ognisko zrobiliście, ej! No, no ja robiłem. Postaraliście się. A będzie jakaś kolacja dla nas, bo jak ładny już. No ja też tak. Nie wiem, piwa się napi. Nie no, muszę wam powiedzieć, panowie, świetna robota. Co, Dylan? Piwa się napi. Zaraz, bo ja tu steruję chyba tym obozem, wiesz, teraz, więc zaraz. Co? Ja bym, kurde, już usiadł, bo mnie nogi bolą i ręce od tego cięcia. I ręce odpadają w sobie. No. Coś się działo w bazie? Nie, było spokojnie. Było spokojnie. Ile drewna pociliście? Z 7 konarów. 7 drzew, dobra. Zostaniesz nawarty dzisiaj na noc? No pewnie, że tak. Dobra, to weź coś strzel, ale coś, żebyś nie usnął. Dobra. Dobra, panowie, to kolacyjkę zróbcie i ten. A właśnie, dzieci! Tak? Widzowie, jeden z was pisał komentarz, żeby dzieci zacząć szkolić. Chodźcie. Dobra. Ja wami się zajmę. W dobrym czy złym znaczeniu? Bo to ma dwa znaczenia. W znaczeniu takim, że musicie się umieć bić, chodźcie. No ja coś tam trochę umiem na kuleterze. O, dobra, drugi, dawaj. Jezu, jaki cios umiesz wyprowadzić. Ej, no ale co? Bez takich uników, do wstawaj no. Co? Może przeparkować pojazdy jakoś? No przeparkuj, bo nie wiem czemu znowu zostawiłeś się koło wody. Żeby w razie szybko do ewakuacji. Ucieczki. No. Dobra, weź ten pojazd strażacki, postaw jak najbardziej do przodu, żeby w sensie, co? Wiesz co? Żeby... Postawię go mniej więcej o na tym terenie, czekaj. Ej, jak co? Bez takiego... Gdzie jest Vasquez? Kto? To? Ten od psa, ten od kampera. Ten cię od stary? Nie mnie się pytaj. Nie, odsuńcie się, niech młodzi się biją, no. Aż tak? No aż tak to nie, no. Tak ulepę mu wywalił, że to... Dobrze, bardziej, dobrze. Widzicie, jakich zdolnych mamy? Będą nas chronili. Tak. Hordę zombie ich wypuścisz. Po coś ich w szkole? Mięso armatnie. Po coś ich w szkole? No co? Odsuń się, piesek. Piesek, daj im się bić, oni się tylko uczą. My się tylko bijemy. No właśnie. W szkole ich nie ma, no to... W szkole my się biliśmy. Dobra, słuchajcie, trzeba i spać, kolacyjka, siusiu i paciorek i spać, także... No dobra widzowie, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Na początku było przesrane, bo musieliśmy hordą się zająć, na szczęście ona tutaj nie przyszła. A, właśnie, w następnym odcinku komisariat też robimy. Piszcie pomysły, co się może w komisariacie stać, bo szukamy widzowie pomysłów na wątek po prostu z komisariatem. Więc jak macie jakiś pomysł, to napiszcie. Przypomnę jeszcze o zostawieniu łapki w górę, 2000 łapek w górę, słuchajcie, i za parę dni będzie odcinek zombie. Przypominam, że jutro live z policji. W sobotę odcinek z policji, a w niedzielę familiada. Wiemy? Czy usłyszymy w planie? Tak, chodź. Panowie, no, nie no, chodź, bo zmianę musimy mieć, no nie mogą nas tak distraktować, nie? No widzowie, jeszcze musimy chyba nad dyscyplinką popracować. No. Siema, cześć.